Pamiętajcie, zostawcie oczywiście łapę w górę i komentarz. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyszedł czas na pierwszą wyprawę podlodową. Ja co prawda spod lodu niezbyt chętnie łowię, ale za to wybrałem się. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Wybrałem się na zbiornik Rybnik, gospodarowany przez Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie. Zobaczymy, jak na lodzie radzą sobie łowiący koledzy. Punkt główny programu to są pstrągi i palie, bo takie ryby tutaj do tego zbiornika są wpuszczane i te ryby na tym zbiorniku w zimę są łowione. Zaczynamy, zapraszam na przygodę. Radziu. Cześć wszystkim. Pochwal się, jaki gruby lód sprawdzamy. Dzisiaj jaki gruby lód sprawdzamy? No dobra, włożymy rękę i zobaczymy. No ile ma? Miejscami 15, miejscami 10, zależy. Może po prostu wsadź coś tam. Staki jest po prostu. O tam koło dyszki będzie miał tutaj. W wtorku mamy ciągłe mrozy, także jest już coraz lepiej tylko. W przyszłym tygodniu po minus 9 w nocy, to mam nadzieję, że do 20 spokojnie złapie. Będzie można się fajnie pobawić na lodzie. I co tu łowisz? Dzisiaj palię łowimy akurat na krewetki. Tak nietypowo trochę. No, na razie próbujemy, nic nie złapane. Spławiczek? Tak, spławiczek 2 gramy, duży haczyk, szósteczka, krewetka, a na drugim kukurydzę dzisiaj tak nietypowo, odmiennie troszkę. To pokaż, może wyciągnij zestaw. Co to wyciągniemy? A czemu nie na blaszkę jakąś czy coś? Ja jestem bardziej, wiesz, wędkarzem spławikowym niż blaszkowym, spinningistą. Kawałeczek krewetki, gruby szypon, 18, główna 20, duży haczyk. Panie. Czerwony robak ochotka. Troszkę można wsypać. Parę ziareczek. Na palie, nie? No, oczywiście, że kolor też czerwony, no i nie używam rybnych takich bardziej, tylko bardziej wolę taki czerwony robak i ochotka. Jakoś bardziej mi podchodzi niż takie mocno rybne, te śmierdzące telety. Bardzo. Wiadomo, kolce na lodzie zawsze. Może mieć 15, tam może mieć 7, wiadomo, 3, różnie to było. No tam samo jak go chwytało, to tam na środku było widać takie oparzeliska, nie? Tak, tak, tam ostatnio tak było. No i co, i pas mam ze sobą zawsze, taki 6-metrowy jako rzutka, żeby rzucić w razie, jakby ktoś wpadł po mnie. No. I to jest nieprawdopodobne. Ty mnie nie filmuj, bo ja przyszedłem z tobą porozmawiać na temat karpi, nie? To jest nieprawdopodobne. Wszędzie, gdzie są normalni wędkarze, pojawiają się też karpiarze. Słuchaj, w tym momencie jesteś u mnie. Słuchaj, byłeś na trociach, nie? Porządne wędkarstwo. Dla mnie to jest tak, wiesz... Nie? Trochę nie... Nie no, bardzo. Ale wszędzie się pojawi... Ryb nie widziałem. Ja widzę, że cię korci cię do normalnego wędkarstwa. No, ale ja normalnie łowię karpie. Normalnie karpie, dokładnie. Łowisz normalnie, no. Tak. A ryby, kiedy zaczniesz łowić? Ryby to ja już łowiłem. Twoje w życiu złowi. Tak. Radziu podsypie trochę, zobaczymy. Trochę podsypie. Dawno nie było sypane. Taka garstka wystarczy. Można też trochę poczekać, aż on opadnie. I potem znów tak troszkę dosypać, żeby taki słup... Niech tam sobie w to nie pracuje, tak, nie? Tak, on taki słup wtedy powstanie. Widać, niektóre jak złapią pęcherzyki powietrza, to będą się trzymać, ale zaraz jak troszkę się będą rozmaczać, to one będą tak fajnie nam opadać. Też zawsze tą rybę jakoś sprowokujemy, troszkę zachęcimy. No są wygłodniałe, były wpuszczane tu około 2 tygodnie temu, to już te ryby naprawdę są chętne, żeby jeść. W pierwszych dniach brały na blaszki, a już później na spławiki się przerzuciły. Czyli krewetka, kukurydza też, ciasto też łowimy. Podać co złowiłeś? Nic, dzisiaj nic. A łowiłeś? Nie, pół godziny. No. To pół ale godziny. Swoją wędką? Nie, kolegi. A, to może dużo wyjaśnić. No, nie ten sprzęt po prostu. No. A z wywózki, z rzutu? Z wywózki, modelem. A trochę znam tą terminologię, nie? No, trochę się widzę, tak byś podszkolił. Ja jeszcze nie wykluczam, że ja zacznę łowić karpie, słuchaj.
no to w końcu zajmie się prawdziwym wędkowaniem. Tak. Pokaż przybornik młodego łowcy podlodowego. No to. Może od najważniejszego zacznę. To. Nie, to w razie jakby ktoś wpadł, żeby na rozgranie wtedy. Dobra. A czym dzisiaj oczy świecą? Kiełbaska z ogniska była dzisiaj. Niewyspany jestem, przemęczony bardzo. Pan mnie chce filmować, jak ja jestem obsmarkany. Ale z serduszkiem. To muszą być prawdziwe... O, kochani, serduszko, tak. Prawdziwe... Po drodze, przy kościele w Złotorii. O. Tak, stoi. A co tam za ten? Za wynalazki? To by musiał być przedmiotem odrębnego filmu. Aha, o kurde. To jest długa historia. No dobra. A możemy chociaż zerknąć? Co tam proszę pokazuje? Pana, to się nazywa echosonda. No. Ale co ona pokazuje? Bo to tu mamy dziurkę, możemy... W tej chwili... Że tak powiem, tą końcówkę do dziurki możemy włożyć? Może. Dobra, tu włożymy. Taka dziedzicza ta dziurka troszeczkę jest. Niewyrobiona jest. Co i rysuje nam tam? To starość. Teraz wchodzimy w nowe. Przesuwanie. Echo sonda powoli ma różne prędkości przesuwania i zapisuje historię, która się pokazuje. O, spróbujmy na to. To jest właśnie echosondy, właśnie po to jest elektronika, nie? No ale ja żeby jest... się nie nadźwigać. Ja to znaczy zrobiłem ci, tak, ja pokażę te rybki. Znam się na elektronice troszeczkę takiej wędkarskiej, no nawet... Masz kuchenkę elektroniczną. Kuchenkę, tak. No jak widzicie, coś tam się dzieje. Idziemy teraz w inną część zbiornika, zobaczymy jak tam chłopaki sobie radzą. Grubo tam? Powietrze. Grubo można wejść? Całe 5 cm właśnie. Naprawdę 5? Nie, około tych metrów. Biorą czy nie biorą? Powiem ci tak, przyjechałem tu gdzieś po 10 dzisiaj, a weszliśmy całe jezioro wokół na kontrolę z kolegą. Jakieś tam rybki były, nie? Ale zupełnie pojedyncze. Tu z chłopakami tam stałem, to rozmawiałem, tak przyjechali, no to tak na świt, nie? Ranie to były brania, a później już. Urwało się i tak powiem ci szczerze, że od tego momentu, jak tam rano coś tam się podziało, to pewnie do wieczora trzeba będzie poczekać, żeby cokolwiek się podziało, nie? A zostajesz do wieczora? Nie, co? Ja sobie przyjechałem na 2-3 godzinki posiedzieć, pod świeżym powietrzem pooddychać. Tym bardziej, że dzisiaj cały dzień jednak słonecznie było, to wiesz, to też na te ryby, ostrożność tych ryb no. Wpływa, nie? Teraz to tak słoneczko. A tu co, łowisz jedną na spławiczek, tak? Tak, jedna na spławiczek, a jedna... A jedna tutaj? Na kiwaczka. Panie, może pokaż, jaki tutaj zestaw używasz? Jak ty to konstruujesz tutaj? Bo opowiadaliśmy o tym w sklepie, więc może teraz na żywo, nie? Zestaw jest bardzo skomplikowany. Mały kowroteczek. Na niego nawinięte żyłeczka. Ja mam akurat tutaj nawiniętą 0,16. Co do kołowrotka, to ja akurat będziemy, znaczy staramy się łowić pstrągi i palie, to używam trochę lepszejszego, nie takiego zupełnie taniego. O. No, bo tam te odjazdy są dosyć takie, nie? Tutaj się nie da tak na prostej żyłce tej ryby wyjąć, nie? To trzeba, zobaczcie, wędka jest mocna, ale ona też musi pracować, żeby tej ryby no, nie spiąć, nie wyrywać jej tej przynęty z pyska, tak? I do tego płynny hamulczyk, tak? Kiwaczek jest oczywiście dostosowany do wielkości przynęt, jakich mówimy.
Żyłeczka jak gruba? 0,16, tak jak mówiłem. Maleńka grawka. Aha. Mała główka, taka jak się używa do połowu okoni. 1,5 grama, akurat ja mam i co jest w tej główce ważne, żeby był mocny hak, nie? No bo jednak będziemy dosyć mocne tak ryby łowić i które się lubią, że tak twisterek mówię. Klasyczny. Klasyczny i kawałek twisterek. Ciasta chyba, tak? Kawałek ciasta. Żeby trochę ich tam kawałek. Zapachowo. Tak jest, tak sobie wymyśliłem taką kompozycję na dziś. I łowisz co, klasycznie po prostu do dna, tak? Teraz widać, nie? O, kliwak jest prosty. Spoczywa przynęta na dnie, unoszę. O, i wiem, że teraz już poderwałem się, a więc ja sobie do ułatwienia sprawy, jeżeli siedzę nad przeręblem, to ustawiam tak, że równo z wodą, o, równo z wodą... Kładziesz na dno. Mam, puknę sobie parę razy dno tą główeczką, tym twisterkiem, żeby jakiś tam obłoczek wznieść z tej podłogi. No i wtedy pracujemy sobie, podrzucamy. Mając nadzieję, że po prostu ta ryba, która gdzieś tam w pobliżu będzie... przepływała, to gdzieś tam sobie ją to zainteresuje. O. Co możemy użyć? O, taka klasyczna główka, twisterek perłowy. To mówimy cały czas pstrągi palie, nie? Tutaj u was. No, o, różowy na pstrągi, różowa gumeczka. Okoń w to też przyłoży czasem? Okonie prędzej na to, o, nie? Aha. To są przez mojego kolegę blaszki wykonane. To są takie seryjne, które można kupić w sklepie. Dostępnie w katalogach firm wędkarskich. O. Masz to u siebie? Oczywiście, że tak. O, to tak mówię, to jest taki niezbędnik tam, żeby... Kieszonkowy tak zwany. Mi się znudziło, to mam pod ręką w kombinezonie. A spławiczek pokażesz? Żyłka podobnie jak i tam. Ja nawet nie pamiętam, co może to troszeczkę grubsze 0,18. Ale no to jest mało istotne. No, zdecydowanie mocniejsza, jak jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznych żyłek, nie? Bo nie łowimy płotek po 20 cm, tylko ryby, które nierzadko mają około kilograma, a więc grubsza, więc i żyłka grubsza. Wędeczka 60 cm, dla mnie ważne. To jak w sklepie pokazywaliśmy, tak. Nie? Że tam bez żadnego kiwoka, po prostu nie popsuta. Nie popsuta i duże, tak jak widać tutaj oczka, nie? Średnica oczek. Żeby nie przymarzało. Żeby to nie przymarzało. Stoperek malutki na żyłeczce, spławik, no, tu jest chyba akurat 1,5 grama. O, ja sobie zawsze robię takie coś, że przed ołowiem, przed krętlikiem zakładam drugi stoperek, żeby mi się spławik nie plątał. To jest taki prosty trik. I krewetka też. Tutaj ołów, malutki krętliczek, mocny hak, duży i dzisiaj akurat mamy w menu krewetkę. I to też oczywiście mówimy pstrągi palie, nie? Tak, tak, oczywiście, bo tutaj teraz jest sezon u nas na pstrągi na palie, to bawimy się z tymi rybami. Chętnie bym pokazał, jak ta ryba walczy, ale... Może się jeszcze uda, nie? Nie, no to jak zawsze przynęta jak w wodzie, o. I teraz ta przynęta, teraz pokażemy, jak to ustawić. Ja sobie ustawiam tak, że jak przy połowie leszczy, po prostu kładę to na ziemi, nie? A jak to sprawdzić, to mówię, tylko podniesiemy lekko. Aha, z dna. Tak, nie? O, już widać, że jest, wystaje mocniej, nie? Mówię, w poradniku podlodowym w sklepie mówiliśmy o tym, żeby tylko sam menisk wystawał, tak? To jest ważne przy połowie takich małych ryb jak płocie, nie? A tu łowimy, no, nie zakładamy jednej ochoteczki, tylko takie dosyć intensywne kęsy zakładamy. A więc tu jak będzie branie, to nie będzie sentymentu, nie? Nie, tutaj nie ma sentymentu. Fajnie by było mogę to nagrać, jak jest branie, bo ten spławik, to on tak zasuwa pod wodę, jeździ po tym i ciąga ryba pod wodę. Nierzadko zdarza się, że jak wędkarze gdzieś na przykład z drugą wędką się zapuszczą i przeoczą branie, to potrafi wędkę wciągnąć do wody, nie? Aha. To taką wędkę możemy sobie wyobrazić, że płoteczka nam raczej nie wciągnie. Raczej nie. Koniec. I co? Śnieżka już wraca. Nie ma ryb? Znaczy ryby są, ale nie biorą. To znaczy tak, ja jako ten kierownik tego lodowiska twierdzę, że tu nie ma ryb. Nie ma. A tu kierownik? A to jest kierownik. Ja to uważam, że łowić trzeba łowić. A jak ktoś przyjedzie,
ryby. Lubisz ciepłą pierzynkę i ciepłe ciałko. Halo. A ja już wiem dlaczego. Żony nie było. Ile? Przepraszam, dwa tygodnie czy tydzień? Artur, nie wstydź się, Artur. Nie, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Tak? Czy dobrze założyłeś osłonkę? A wiesz co? To jest dobrze dylemat. Dobrze założyłeś osłonkę, nie, tak? Dzisiaj mi osłonka spadła i patrzę. A mogę popatrzeć? Nie, jest dobrze założyłem 150, a chwilę jest chyba 130, dlatego jest luźna. Dlatego się zawiesiłem. Dokładnie tak. Wydawało mi się, że ja mam świder 150. Nie, ale nie. Uparcie. Dobrze. I na dzisiaj to by było tyle. Tak jak widzieliście, no lód taki, że można na niego wejść, ale tylko od brzegu. Nikt nie odważył się spróbować, jak jest dalej, na środku zbiornika. I bardzo dobrze. W ostatnim czasie bardzo dużo było słuchać o utonięciach, o tym, że gdzieś tam wędkarze z tego lodu wpadali do wody. Niestety część przypadków skończyła się tragicznie, część przypadków osoby kończyły w szpitalu, także pamiętajcie, uważajcie, ostrożności nigdy za wiele. Lód bywa bardzo zdradliwy i trzeba z nim bardzo uważać. Tak czy inaczej, dzień bardzo udany, słoneczny, piękny, ryb niestety nie było. Pewnie gdybym przyjechał tutaj z samego rana, tak jak mówili koledzy, coś tam się działo, później przestało. Tak to jest, jak chce się dłużej pospać. Niemniej jednak przygoda udana. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Pamiętajcie, zostawcie oczywiście łapę w górę i komentarz. I do następnej przygody.